Siemaneczko, z tej strony Metal, witam w kolejnym odcinku OLL z Metalem. OLL na dzisiaj to kolejny pasek, tym razem trochę łatwiejszy, bo ma jeden pasek pełen i jedną kropkę i takie dwa odnóża od tej kropki. OLL nie jest taki trudny, jak już powiedziałem. Jest łatwiejszy od tych poprzednich dwóch. Dobra, pokażę wam jak go rozwiązać. Numerek 37. Jak go stworzyć, jak go rozwiązać. Wydaje się być długi, ale nie dłuższy niż ten, a wcale nie jest taki trudny. No, nie wiem, jak dla mnie nie jest. Jedziemy. Dobra, teraz trochę wolniej. Żeby go rozwiązać, musimy trzymać go tym paskiem długim po prawej i tym rozwalonym po lewej. I zaczynamy tak. Cofamy prawą rękę, nasuwamy górę. Cofamy z powrotem. Znaczy, no wcześniej... Tak, nasuwamy i cofamy. Potem dalej jedziemy tu. Znowu nasuwamy. I potem taki robimy ruch, żeby tego jakby przesunąć tu. I teraz robimy ruch, przełożenie kostki. I wysuwamy tą ścianę. Wysuwamy. Przesuwamy tego slota, żeby go wyrównać. Wysuwamy z powrotem. I tu. I mamy rozwiązany algorytm. Trochę się wydaje pokręcone, ale jak się go nauczycie, tak sami, w sensie no sami, jak się go nauczycie, no to nie będzie sprawiał dużych problemów. Jeszcze raz, wysuwamy, znaczy no, trudno to tak skomentować. Robimy ruch R', U', R', U', R', U'. Robimy przełożenie, nie pamiętam jaka to jest literka, zaraz zerknę. Jest to literka Y', czyli w tą stronę jest Y', a w tą stronę jest Y, czyli Y', R', U, R, back, no i tu mamy już U. Dobra, zrobimy jeszcze raz szybciej. Czyli tak, trzymamy i, albo tak, jedziemy raz, dwa, trzy, przełożenie już takie naturalne, raz, dwa, jest. No, jeszcze raz bardzo wolno i na tym zakończymy. Raz, dwa, już mamy tego slota tu i dokręcamy go jakby o jeden raz. Przekładamy kostkę tak, wysuwamy tą ręką, nasuwamy tego z powrotem tu. Cofamy i bug robimy po prostu. No, dobra, chyba to by było na tyle. Wykreślamy dzień. I do zobaczenia jutro. Cześć!